katowickiej prokuraturze regionalnej ruszyło śledztwo w sprawie śmierci ciężarnej 33-letniej Doroty Zbochni. Kobieta zmarła w szpitalu w Nowym Targu, gdzie zgłosiła się po pomoc po odejściu wód płodowych. Decyzję o przekazaniu postępowania katowickiej prokuraturze podjęła prokuratura krajowa. Dziś zeznania składał personel medyczny szpitala. Fatima Orlińska. Postępowanie w katowickiej prokuraturze prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci pacjentki. W czwartek prokuratura przeprowadzała czynności z udziałem trzech pielęgniarek położnych ze szpitala w Nowym Targu, w którym przez 3 dni przebywała 33-latka. Kolejne osoby mają zostać przesłuchane w piątek i na początku przyszłego tygodnia. Prokuratura regionalna czeka również na protokół z przeprowadzonej sekcji zwłok kobiety. Pobrano również tkanki do dalszych badań histopatologicznych i również wyników z tych badań też nie mamy. Prokuratura oczekuje, będą to bardzo ważne dokumenty, które będą na pewno determinowały dalsze czynności procesowe. My zaraz dnia następnego po otrzymaniu akt przystąpiliśmy do tych wszystkich niezbędnych czynności procesowych. Faktycznie w strukturach prokuratury istnieje zespół błędów medycznych. Tam są wysoce wykwalifikowani prokuratorzy z olbrzymim doświadczeniem właśnie w prowadzeniu takich postępowań. I to postępowanie trafiło właśnie do działu błędów medycznych. Gdzie w ciągu ostatnich 2 lat wszczęto postępowania w podobnych sprawach, w tym zmarłych ciężarnych Izabeli z Pszczyny oraz Agnieszki z Częstochowy. W przypadku pierwszego śledztwa można powiedzieć, że jest ono na końcowym etapie, a lekarzom postawiono zarzuty. W sprawie pacjentki z Częstochowy strony postępowania zapoznają się z obszerną opinią. Rodziny i w przypadku pani Izabeli, i w przypadku pani Doroty stawiają szereg zarzutów. W mojej ocenie te zarzuty są jak najbardziej trafne. Rzecznik praw pacjenta po wstępnym zbadaniu akt potwierdził szereg naszych zarzutów. Liczę na to, że sprawa w toku postępowania przed Rzecznikiem Praw Pacjenta i w toku śledztwa zostanie dogłębnie zbadana i będziemy mogli mówić o weryfikacji prawidłowości działania lekarzy pod kątem tego, o czym właśnie mówi rodzina i o czym my mówimy od samego początku tej sprawy. Jak podkreśla mecenas Budzowska, kobiety swoje prawa znają, wciąż jednak jest problem z ich egzekwowaniem, by uchronić się od takich sytuacji. Równie ważna jest edukacja lekarzy, którzy muszą znać możliwości prawne działania i wykazywać się odwagą cywilną. Zdaniem mecenas obowiązujące prawo i atmosfera wokół kwestii aborcji w mniemaniu lekarzy wiąże im ręce. A niepokój ciężarnych jest duży. Każdego miesiąca mamy kilkaset konsultacji, które dotyczą różnych sytuacji. Czasami jeszcze to nie jest sytuacja zagrożenia zdrowia, no często to jest zagrożenia zdrowia psychicznego. Natomiast my po prostu doradzamy, jak wejść w kontakt z takim szpitalem. I samych interwencji w szpitalu, kiedy jest zagrożone jest zdrowie czy życie, to mamy coraz więcej. W zeszłym miesiącu było ich 45. W maju, natomiast szacujemy, że w tym miesiącu po nagłośnieniu śmierci pani Doroty z Nowego Targu będzie ich jeszcze więcej. Nasze telefony płoną po prostu. Zdaniem pani Kamili historie kobiet, które zgłaszają się do fundacji pokazują, że pośród lekarzy wciąż pokutuje płodocentryzm, a oni sami mogą bardziej obawiać się zarzutów wskutek przerwania ciąży niż błędnych decyzji doprowadzających do śmierci pacjentki.